bo tak, jak mówimy o kompetencjach mieszkańców Rzeszowa, Rzeszów jest specyficznym miastem, które jest coraz bardziej wielokulturowe. Ale musimy mieć otwartość właśnie na poznawanie nowych ludzi i działań. Chęć zmian wynika z niezadowolenia też. Czyli tutaj to chęć dokonywania zmian. Tak, tak, tak. I nawet dałabym te dwie kartki razem. Odwaga, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu jednak i podjąć jakieś nowe wyzwanie. I systematyczność w działaniu, żeby jednak to, co chcemy zrobić, wykonywać systematycznie. Umiejętność współpracy. Ja mam na jednej kartce zaangażowanie, ale takie, które wynika z wychowania. Wyrażenie swoich pragnień i celów. Czyli to jest też wyrażenie swoich opinii po części. Ale jest ważna też autoprezentacja. Umiejętność tej autoprezentacji. Jest, mamy tam gdzieś to? Kompetencje, które umożliwiają, ułatwiają, wpływają na nasz rozwój osobisty i zawodowy, wybrali Państwo bezdyskusyjnie na pierwszym miejscu wiarę we własne możliwości, zaufanie do siebie i taką znajomość siebie związaną z tym, że wierzymy, że wiemy, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć. Druga w kolejności jest kreatywność, pomysłowość, kreatywność, takie twórcze zdolności. Kolejna otwartość na zmiany. W obszarze zaangażowania społecznego, bezdyskusyjnie, chęć i umiejętność współpracy. Na drugim dopiero miejscu jest zaufanie i odpowiedzialność. Na trzecim chęć dokonywania zmian, równolegle z identyfikacją z regionem. I na końcu pasja. Nasza biblioteka od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, między innymi przy programie rozwoju bibliotek. Dzięki tej współpracy biblioteki znacznie się zmieniły, a także podejmują chętniej nowe wyzwania. Dzisiejsza debata jest dowodem na to, że zostaliśmy dostrzeżeni jako solidny partner i instytucja, która ma potencjał w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. To też także znak, że biblioteki przestają być postrzegane jako instytucje, które umożliwiają tylko zdobywanie wiedzy, ale także jako przestrzeń do dzielenia się tą wiedzą i zdobywania nowych kompetencji.